Hej, dzisiaj opowiem o splątanym miłosnym związku. Węzeł gordyjski, Norwid, Kalergis, Potocki. Za moment w tle będzie również Katarzyna z Branickich Potocka, podobnie jak Eliza z Branickich Krasińska, obdarowana mężem, który serce podarował innej. Ale od początku. Cyprian Kamil Norwid nosił inne imiona. Cyprian Ksawery Gerard Walenty był herbu Topól. Urodził się w 1821 w wiosce Laskowo-Głuchy koło Wyszkowa. Znamy go z twórczości literackiej, a był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem i z tego się utrzymywał. Jest to bardzo istotne, dlatego że Norwid jakby przeniósł to swoje widzenie plastyczne do dzieł literackich. Tam znajdziemy bardzo konkretne obrazy, niewydumane obrazy, które możemy wręcz naszkicować. Norwid był synem Jana i Ludwiki ze Zdzieborskich. Mama pochodziła z bocznej linii Sobieskich. Poetę wychowywała babka Hilaria z Bujnów Sobieska. Te jego wzmianki o tym, że pochodzi z królewskiego rodu, nie były wyssane z palca. Syn Hilarii z Bujnów Sobieskiej wygłaszał mowę przy odsłonięciu pomnika Jana III Sobieskiego w Łazienkach, a wtedy Adam Naruszewicz mówił, że mowę wygłosił człowiek tej samej krwi co król. Bardzo szybko Norwid zostaje, że tak powiem, można tak powiedzieć, osierocony, tym razem przez babkę. Umiera prababka i on jest oddany pod opiekę rady familijnej, pod opiekę krewnych. W 1830 ląduje w Warszawie. W Warszawie dwa razy rozpoczyna naukę w gimnazjum i dwa razy jest to nieudane, bo komplikacje rodzinne spowodowały, że nie mógł kontynuować, ale poza wszystkim uczyć się nie chciał, chociaż nauczyciele uważali, że jest utalentowany. I co on chciał? On chciał się uczyć właśnie rzeczy plastycznych i wylądował w pracowni Kokulara, między innymi. Będzie przejawiał ten talent plastyczny i będzie się z tego utrzymywał, jak już mówiłam. W Warszawie w 1835 już tak zupełnie, absolutnie zostaje osierocony również przez własnego ojca, bo ojciec w Warszawie jeszcze mieszkał. No i koniec końców jest pod opieką rady familijnej, której przewodzi Ksawery Dybowski. Ksawery Dybowski ma córkę, Brygidę Aleksandrę Dybowską, w której Norwid się zakochuje. Ona zostaje wydana za mąż, a Norwid pożegna ją moim ostatnim sonetem. I będzie to wiersz, którym zadebiutuje w piśmie krajowym, w dodatku do Gazety Porannej. Napisze jej: bądź zdrowa, tak ponury Byron żegnał żonę, tak i niejeden luby lubą swą niestałą, lecz mych pożegnań chwila będzie oniemiałą, chociaż zawsze wymowne oczy wspłomienione. Więc teraz, póki jeszcze niebo jest łaskawsze, póki jasność twych spojrzeń jeszcze dla mnie świeci, a zasłona przeszłości czarny chmur nie wznieci, żegnam ciebie, o luba, żegnam cię na zawsze. W 1860 poświęci jej jeszcze jeden wiersz, kiedy ona wyjdzie drugi raz za mąż za Gabriela Wierzchowskiego, a po latach napisze: my wszyscy zostaliśmy taką naokoło siebie społeczną atmosferą od pierwszego poczucia serca,
która nie pozwoliła nam rozwinąć go, a często i w całości zupełnej dochować. Któż jest taki szczęśliwy i wybrany, ażeby przechodząc przez tę kładkę wąską i gnącą się od pierwszego kroku, poczuł zaraz około siebie ręką czystą, która by choć nie tknąwszy, dopomagała z dala, tak jak przechodzącemu nad przepaścią łatwiej jest utrzymać ekwilibrium, mając obok choćby niedotkliwą rękę cudzą towarzyszącą w drodze. To ja mówię o miłości pierwszej, tej, która w naszym społeczeństwie jest zawsze sparaliżowaną. Wychowaniem, śmiechem, serio, światem, przypadkiem, pozycją, widokami, wpływami, etc. Otóż każdy wpierw stargał, zmartwił, strapił, rozdarł, sponiewierał serce swoje. Jesteśmy kaleki. W Warszawie bywa w salonie Magdaleny Łuszczewskiej. Czy tam się natknął na Marię Kalergis? Domysły są różne. Mówi się o tym, że ona w Warszawie przebywała w Nieborowie, do Warszawy rzadko zaglądała, ale i są świadectwa mówiące o tym, że w tym salonie bywał Norwid i Maria. Czy tam się spotkali? Od Norwida się tego nie dowiedzieliśmy. Może i tam bywała, ale z jakiegoś powodu nie zostało żadne świadectwo. W ogóle w latach 40. i 50. XIX wieku salony w Warszawie rozkwitały. Bywalcami salonu byli pisarze, uczeni, politycy, artyści. Tam się odbywały próby sceniczne, tam się odbywały mini spektakle, tam się odbywały czytania poezji. Były w ten czas w Warszawie dwa oddzielne towarzystwa, polskie i rosyjskie, które spotykały się tylko na zamku u namiestnika, w Pałacu Brylowskim, u generała gubernatora i czasem na większych przyjęciach. Ale tak na co dzień starannie unikano wszelkiej styczności ze sobą. I to do tego stopnia, że hrabina Kosakowska wyznaczyła, Rosjanka to była i prawosławna, wyznaczyła dni w tygodniu do przyjmowania rannych wizyt. Poniedziałki były dla Towarzystwa Polskiego, a środę dla rosyjskiego. Mimo gościnności księcia feldmarszałka Polacy chodzili na rauty i bale więcej z obowiązku niż z przyjemności. Jest rok 1840, Norwid podejmuje bezpłatną aplikację w Wydziale Technicznym Heroldii Królestwa Polskiego. Kontynuuje swoje studia malarskie, tym razem u Minasowicza i nadal pisze. Nawiązuje kontakt z Biblioteką Warszawską. Poznaje Augusta Cieszkowskiego. W tym samym roku zaaresztowany zostaje Karol Lewitu, uczeń i absolwent Pierskiego Liceum w Gimnazjum w Łukowie, który tam założył Związek Patriotyczny. Związek należał do Stowarzyszenia Ludu Polskiego. To sprzysiężenie wykryte na skutek zeznań złożonych przez nauczyciela szkoły elementarnej powoduje konsekwencje. Norwid znał Lewitu, uderzył w panikę, wystraszył się. Chce do Berlina, stara się o paszport. O śmierci Karola Lewitu napisze do Zygmunta Krasińskiego. Kląk na łóżku z twardych desek powrozami słomianymi okręconych. Pod one deseczki świecę postawił. Wolno zapaliły się powrozy kręcone ze słomy. Jak wieczność długo musiały się rozżarzać, nim zaczęły śmierć zadawać. Kilka godzin ujść musiało, nim to łóżko w stos się przeobraziło i to raczej węglem niż płomieni. Znaleziono go na kolanach, z piersią i twarzą zwęgloną, bez życia w pół opadłym. Po śmierci Lewitu to wszystko nie miało znaczenia. Wakacje Norwid spędza w podróży krajoznawczej, wraca do Warszawy, stara się o paszport, który otrzymuje wiosną 42 na pożegnalnej uczcie żegna go Biblioteka Warszawska. W 1943 już jest we Florencji. Tam są Ignacy Zalewski ze swoim synem Antonim. Antoni Zalewski był również uczniem pracowni Kokulara. To Zalewskim Norwid zawdzięcza kontakt z profesorem Giuseppe Pezzuolim,
który z kolei rekomenduje go rzeźbiarzowi Luigi Pampaloniemu i w 1844 Pampaloni zezwala mu uczęszczać do swojej akademii, do klasy aktu. Okres florencki 43-45 jest bardzo istotny. Jest to kontakt z mistrzami, zwiedzanie Florencji, czytanie Dantego, Michała Anioła. Wracając, wiosną 44 Kamila Lemańska zrywa z nim zaręczyny i oddaje mu pierścionek. Któż to Kamila Lemańska? Nie bardzo wiemy, gdzie się spotkali. Pewnie spotkali się w jakimś salonie literackim prowadzonym przez jej krewną. W każdym razie poeta odwiedził dom Lemańskich w Zagórzu koło Kłobucka. Przebywał tam jakiś czas, wędrował z panną po uroczych zakątkach i zauroczony zarówno nią, jak i przyrodą wręczył jej pierścionek. Ona na niego czekała, najpierw korespondencja była dość obfita, po czym Norwid o niej zapomniał. No więc ona odesłała mu pierścionek przez swoje krewne i poinformowała go o zmianie swoich zamiarów. Co zrobił Norwid? Norwid popadł w depresję, którą postanowił wyleczyć poprzez zwiedzanie Włoch. Po Kamili zostają teksty literackie, zostaje wiersz Pamiątka i poemat Szczęsna. Pamiątka, jeżeli kiedy płatne serca dzwonów leniwo zadrżą, echo porwie jęki i do wesołych wrzuci je salonów, ty westchnij, smutek uzalotnia wdzięki. A jeśli karta będzie pogrzebowa, po rogach ulic czernić się nazwiskiem, ty odwróć oczy, wraz podąży nowa, oczekiwanym ciesząc się widowiskiem. Kto wygra, jeśli te powtórzy słowa, dla jakich miałem nieprzyjaciół wielu? Nie szukaj świata, kochaj i bądź zdrowa, a za umarłych módl się po weselu. Pisałem we Florencji 1844 roku. Norwid jest złośliwy jak żaden z polskich poetów. Dobitny do bólu. We fragmencie poematu Szczęsna dopowie: o nieszczęśliwy, kto kocha szczęśliwą, bo radość jego będzie tylko echem, smutek natychmiast zawiścią, a ta grzechem. Na początku 45 opuszcza Florencję, udaje się do Rzymu, gdzie nawiązuje kontakt z Czartoryskimi, staje się sławnym, jest uważany za wybitną postać młodej Polonii rzymskiej. W marcu tego roku bierze udział w uroczystym bierzmowaniu i przyjmuje na cześć narzeczonej imię Kamil. Jest to imię, którego będzie używał rzadko, przypadkowo, w końcu je porzuci całkowicie, ale w historii literatury polskiej przylgnęło do niego i tak pozostało. W tym momencie wstępuje na scenę Maria Kalergis, która jest w Rzymie z Marią Trębicką. Norwid opuszcza Rzym, zatrzymuje się w Neapolu, bo tam są już dwie Marie i służy im tam za przewodnika. Zwiedzają Herkulanum, Pompeję, są na Wezuwiuszu. One na przełomie lipca i sierpnia wyjeżdżają do Niemiec, on pozostaje w Rzymie, bo jest chory. Kolejną podróż podejmie po wyzdrowieniu. Uda się do Wiednia i skieruje się na Śląsk Pruski. Tu jest nasz wątek, dokładnie do Mikołowa, gdzie mieszkał Władysław Wężyk, który mógł go wspomóc pieniędzmi i w ogóle również wspomóc duchowo. Tam styka się z Maksymilianem Jatowtem. Jest to uciekinier z Królestwa Polskiego, który a. potrzebuje pieniędzy, b. potrzebuje paszportu, żeby uciec do Francji. Co robi Norwid? Norwid daje mu jedno i drugie. Norwid płaci za to aresztem i więzieniem w warunkach tak
paskudnych, że będzie im zawdzięczał swoją częściową głuchotę. W Berlinie już jest w październiku. Tam zastaje Marię Kalergis, a i od tego momentu serdecznie przyjaźni się z Marią Trębicką, jej bliską przyjaciółką, ponieważ Maria Trębicka będzie stanowiła mankiet, do którego będzie wycierał nos Norwid po tym, kiedy od Marii Kalergis dowie się, że z tej mąki chleba nie będzie. Nadzieja na uczucie wygasła. Ale przyjaźń z Trębicką miała tę zaletę, że można było wydobywać wiadomości o ukochanej. Trębicka była przez niego traktowana przedmiotowo i nie bardzo, że tak powiem, się z tym godziła. W końcu dochodzi do dziwnych oświadczeń Norwida, które zostają przez Trębicką odrzucone. Norwid nie wie tego, że ona już jest zaręczona z Faleńskim. I to tłumaczy jej odmowę. Poleniści się sprzeczali, były problemy z datami, jednakże stanęło na tym, są na to dowody, że tak to właśnie wyglądało. Że zwrócił serce ku jej przyjaciółce, kiedy ta już miała innego. Po odmowie Marii Trębickiej Norwid zrywa korespondencję z nią. Kim była Maria Kalergis? Maria Ludwika Karolina Nesrerode, Primo Voto Kalergis, Secundo Voto Muchanow, urodziła się w Warszawie. Była córką generała Fryderyka Hrabiego Nesrerode, Niemca w służbie rosyjskiej i Tekli Górskiej Polki, chorej na czarną melancholię, którą prawdopodobnie nasza bohaterka również odziedziczyła i przypuszcza się dziś, że była cyklofreniczką. Norwid, bystry obserwator, bardzo bystry, napisze, gdy osłupienia mijały ją owe, często, dla których uchodziła w stronę, do wyczerpnięcia wnętrznego podobne. Oczy jej wtedy szkliły się jak szyby i zdały się szukać czegoś, palce drobne, czegoś jak gdyby strun liry zniknionej, czegoś jak gdyby perełki zgubionej. Wreszcie wstała, za nią płaszcz szkarłatny powlókł się jako ciężkiej fali struga. Halina Kenarowa twierdzi, że to pierwszy literacki opis stanu depresji w chorobie nerwicowej, którą w XIX wieku traktowano jako ataki epileptyczne. Ale to był już czas jej zamieszkania z ojcem, carskim Oberpolizmajstrem w Warszawie, chorobliwym skąpcem, którym była zafascynowana i mimo wszystkich niebezpodstawnych żalów, jakie do niego miała, kochała go bezinteresownie. Skąd ona się wzięła w Warszawie? Ano wychowywana w elitarnych kręgach petersburskich, stryj był ministrem spraw wewnętrznych cara, doradcą cara, osobą najbliższą. Wychowana na wzór francuski, biedna Polka podrzucona przez ojca i matkę. Jak wiadomo, matka miała mniejsze szanse na cokolwiek, zwłaszcza że choroba ją dopadła. Zostaje wydana za Kalergisa, greckiego milionera w służbie rosyjskiej, który ją obdaruje kwotą 500 000 rubli, w wysokości 500 000 rubli. Ale Kalergis jest brzydki i chorobliwie zazdrosny. Maria jest w czwartym miesiącu ciąży, ucieka od niego. Ucieka od niego do ojca. Nie była potrzebna w domu krewnych, nie bardzo jest potrzebna w domu ojca. Jest niekochana. Ma 17 lat, siłą rzeczy jest to skandal, ponieważ no, rzecz się dzieje w towarzystwie. No to ojciec pada na pomysł, doprowadza do rozwodu w cerkwi. Natomiast w kościele katolickim Maria pozostanie mężatką. I tam ją dopadnie ta depresja. Bywa, że w tych wielkich pokojach Pałacu Potockich ona umiera ze strachu.
I ona będzie wpadała od stanów absolutnie depresyjnych do stanów wielkiej euforii, co będzie również dla Norwida niezrozumiałe. W każdym razie choroba będzie miała duże znaczenie dla jej dalszych losów. W Warszawie prawdopodobnie na wyścigach konnych spotyka Adama Potockiego. Adam Potocki jest przystojny, bogaty. Szenic nazywa go epuzerem i Maria obiera go sobie jako przewodnika, jako tego, który będzie tą podporą w jej nieszczęściu, w jej złych chwilach. Będzie do niego pisała i opublikowane w 1986 roku listy, przetłumaczone z francuskiego na polski. Mimo że uczeni polscy wiedzieli o nich od 100 lat, odkrywają Marię, która tak naprawdę żebrze o miłość. Będzie się starała o wzajemność u Adama Potockiego przez 3 lata. Oczywiście Norwid o tym wiedzieć nie będzie, bo i skąd? Zakochała się w Adamie Potockim, pisuje do Adama Potockiego, czasami się z nim spotyka. Natomiast jej drugą wielką miłością, jednoczesną, będzie miłość do muzyki. Będzie wozić ze sobą niemą klawiaturę, pobierać nauki w każdym możliwym wielkim mieście, w którym znajduje się mistrz. Będzie uczennicą Mercadantego, Hillera i Chopina. Z Lisztem będzie się przyjaźnić do końca życia, a do Adama napisze: zresztą artystą można zostać jedynie przez cierpienie. Jest to jakby promień prawdy ogrzewający tylko cierpiących i jaśnieje pełnią blasku jedynie po nocach zwątpień i rozpaczy. Pisze te słowa, mając zaledwie 22 lata. W przyszłości napisze do zięcia: muzyka jest poezją mojego życia. Piękna jest pośredniejszą formą dobra i może doń doprowadzić tych, którzy są zbyt słabi lub zbytnio dają się zwodzić na manowca, aby móc podążać drogami ducha. I znowu Norwid, czuły obserwator, który ją widzi podczas jej gry na fortepianie, napisze: twe oczy były ciemnogranatowe, jako dwa winne grona i owiane tak samo w bielmo lekkie i perłowe, że gdzie wejrzała, przedzierałem ścianę, a gdy je w niebo podniosła wschodowe, widziałem, że są ofiarą pijane, jakby dobitnie mówiły, acz cicha: weź, Panie, te dwa grona do kielicha. Zaobserwował również i to. I począł Zofii odnawiać wspomnienie, pieśń za śpiewaczki przyjmując sumienie, lirę za postać i z tej dwoistości. Silił się jedność utworzyć na próżno, rozdwaja się w ręku bez litości, na pieśń i postać jak z dniem ciemność różną. No cóż, choroba naszej bohaterki nie była znaną medycynie, a cóż dopiero Norwidowi. Natomiast jakby sens tej choroby, a może istotę tej choroby w poezji ujął genialnie. Ona będzie przed chorobą uciekała w korespondencję z Adamem, on ma być ostoją i pomocą w czasie depresyjnym. Tymczasem za wiele od niego wymagała. Nie nadawał się na opiekuna. W każdym razie tak naprawdę nadal jest niekochana. Ona wyjeżdża w 1844 w pierwszą samodzielną podróż. To jest ta podróż, podczas której spotka Norwida. Towarzyszy jej wspomniana Trymbicka i jedna służąca. Mój ojciec był skąpy, jak już mówiłam.
Za to adoratorów jej nie brakowało. Stanisław Szenic w książce Maria Kalergis napisze: w rydwanie adoratorów pani Kalergis można bowiem odnotować nowe nazwisko jednego z najbardziej bogatych, a zarazem urodziwych epuzerów Polski, wysoko notowanych na arystokratycznej giełdzie małżeńskiej już nie tylko w kraju, lecz i za granicą. Epuzerem tym był nie kto inny, tylko hrabia Adam Potocki, syn Artura Potockiego z Krzeszowic, adiutant przyboczny Napoleona i hrabianki Zofii Branickiej, córki hetmana wielkiego koronnego Franciszka Ksawarego, współtwórcy Konfederacji Targowickiej. Norwid był w tym niby romansie skazany na porażkę. Przystojny i bogaty Adam Potocki przesłonił Marii świat, a poeta był jednym z wielu zakochanych w niej artystów i znajomości tej nie przypisywała jakiejś niezwykłej wagi. Odwrotnie do niego, dzięki temu mamy genialne teksty wielkiego Norwida, który jak żaden polski poeta jest przenikliwy, a w swojej poezji zawrze całe tony sarkazmu, takiego, że po prostu ciarki po plecach chodzą. Kiedy Maria odrzuca zalotników, pisze do Adama: każdy z tych, którzy mnie kochali, wie o tym, że nigdy moje serce nie dało się oderwać od ciebie. Miłosne historie to nie wszystko. Są i troski dnia powszedniego. Maria czuje się zobowiązana do odwiedzin matki, do opieki nad stryjem i stryjenką. Ale to jednak później. Teraz kocha Adama Potockiego. Jest 1845 rok. Przeżywa z nim Włochy. I będzie twierdziła, że włoski miesiąc z Adamem Potockim był najpiękniejszym miesiącem jej życia. Sam Adam Potocki jest dzieckiem, jedynym dzieckiem swoich rodziców, oczkiem w głowie swojej matki. Jego matka do tego stopnia jest w nim zakochana, że zamawia obraz Madonny z Dzieciątkiem. Ten obraz zawiśnie w kościele, jest na nim Madonna z twarzą Zofii i Dzieciątko z twarzą Adama. Jak już mówiłam, Potocki poznał Marię najprawdopodobniej w 1942, w czasie sezonu wyścigowego. I po tym miesiącu, o którym mówiłam, tym spędzonym we Włoszech, po 3 latach zabiegów o wzajemność, Adam oszalał na jej punkcie. Chce się z nią żenić. Matka mówi nie. Matka mówi nie, bo po pierwsze mężatka, po drugie za nią idzie niezbyt dobra opinia. Nie taką sobie żonę wymarzyła dla swojego cudownego Adama. Adam jest matce posłuszny, ożeni się nie z kim innym, tylko z Katarzyną Branicką, siostrą Elizy Branickiej-Potockiej. Katarzyna Potocka, podobnie jak jej siostra, zostanie obdarowana mężem, który swoje serce oddał zupełnie komu innemu. Jakie świadectwa o Marii Kalergis zostawili jej wielbiciele? To byli wielbiciele, którzy widzieli tylko jedną część Marii Kalergis. Widzieli osobę światową na salonach, osobę, z którą rozmawiali. Marię Kalergis tak naprawdę znał tylko Adam Potocki. Książę Wioziemski o Marii Kalergis. Dwa żywioły, polski i niemiecki, połączyły się harmonijnie w jednej osobie, każdy przydając jej to, co się w nim pięknego mieści. Promieniała zarówno niepokonanym urokiem sarmackiej kobiecości, jak łagodnym matowym blaskiem tusnelty germańskiej. Królowała wszędzie, gdzie tylko miano zaszczyt ją gościć. Dyplomata angielski, córa bogów, bosko piękna, bosko wysoka. Heine. Jest to boga Amora, tłum olbrzymi, katedra miłości, jako lampa płonie w przybytku serce, bez fałszu i skazy. Gautier zawoła z zachwytem.
Czy to Madonna śniegów, biały sfinks wykuty przez zimę? A któż zdoła stopić to serce? A któż zdoła zaróżowić tą nieubłaganą białość? Ten sam Heine o białości Marii napisze. Śnieżny szczyt Himalajów wydaje się przy niej szary jak popiół, a wspomniany Gautier doda. Biała jak światło księżyca na lodowcach pod chłodnym niebem. W Baden-Baden nazywano ją La Dame Blanche, ale były jej złośliwe uwagi i go. Pani Kalergis, jest to piękna Rosjanka, które są teraz u nas w modzie. Biała i wesoła, wielka jak dragon, z dołeczkami jak pani Pompadour, gra na fortepianie najpiękniejszymi rękami świata. Jest żoną Greka skazanego na galery za zgwałcenie, uchodzi za szpiega, bywa u niej najlepsze towarzystwo Paryża. A co z Norwidem? Zapiski Marii dotyczące Norwida, te z 1845 roku, kiedy jest zapatrzona w Adama, a Norwid się wokół niej kręci, Maria pisała do Adama. Podchorski i Norwid przyjeżdżają jutro. Onegdaj byliśmy z Podchorskim i Norwidem na Wezuwiuszu. Jakże żałowałam, że ciebie nie ma na tej wycieczce. I wreszcie, Norwid wrócił do Rzymu, kiedy my wsiadaliśmy na statek płynący na Sycylię. Mam częste wiadomości od niego, ale są bardzo niedobre. Obawiam się, że biedny chłopak jest poważnie chory. Z pewnych przesłanek możemy się domyślać obecności Norwida, aczkolwiek nie pod nazwiskiem, w innych partiach listów. Ostatnio znajdowałam na swej drodze uczucia tak szczere, tak życzliwe i niestety tak mało zasłużone, że składam Bogu dzięki, że to wszystko, co mi zsyła, zapewne jako przeciwwagę bolesnych doświadczeń, którym mnie poddaje. I wreszcie w liście z 6 grudnia tego samego roku. Wiesz dobrze, że mogły mnie chwilowo rozczulać składane mi dowody oddania, gdyż mam wdzięczne serce i nigdy nie zapomnę o mało zasłużonych, a bezinteresownych uczuciach, jakie spotykam na swojej drodze. Zapewne pomogły mi one niekiedy w dźwiganiu brzemienia mych smutków, ale żadne obce uczucie nie weszło do mojej duszy, żadne nie wkroczyło w moje serce. Każde z tych, którzy mnie kochali, wie o tym, że nigdy moje serce nie dało się oderwać od ciebie. W tym samym czasie Norwid pisze do Trębickiej, że zabroniono mu uczuć, których się nie cierpi i że został odpomniany. Podczas drugiego pobytu w Rzymie w liście do Trębickiej ujmuje swoją opinię o Marii tak. Dla całej płci waszej jedno dzisiaj mam tylko uczucie, to jest czułą pogardę. Marię Kalergis, słynącą z urody i inteligencji, darzył uczuciem idealnym. Była na wzór miłości romantycznej, utalentowana, piękna, nieosiągalna. Co prawda te osiągalne zawsze popadały szybko w zapomnienie, a żony już w ogóle nie były ideałem romantyków. Pamiętamy, że Maria była protektorką ludzi literatury i sztuki, że dzięki niej Moniuszko wystawił Halkę, że prowadziła salony literackie w Warszawie i w Paryżu, że odegrała ogromną rolę w życiu Norwida. W 1863, kiedy dowiaduje się, że ona poślubia o 11 lat młodszego od siebie pułkownika żandarmerii rosyjskiej w Warszawie, Norwid uderza w ton, od którego może się zaćmić w oczach. Kobieta, która była przyjaciółką wygnańca, zatraca mowę i ołtarze jego. Za to unieśmiertelniają w trzech strofkach. Nie bluźnij, że ją ranił cię lub jeszcze ranią, bom ci ustąpił na mil 6000 i pochowamy łzy me w oceanie na pereł więcej. I nie myśl, jak cię nauczyli w świecie świątecznych uczuć świąteczni czciciele i nie mów ziemskie, iż są marne cele, lecz żyj raz przecie. I myśl, gdy nawet o mnie mówić zaczną, że grób to tylko co umarłe chowa, a mów, że gwiazda ma była rozpaczną i bywaj zdrowa. Prawda Norwida i prawda Marii były inne. Młody hrabia Adam Potocki i Maria Kalergi są parą, na małżeństwo nie ma szans.
Maria zdaje sobie z tego sprawę. Gdyby wyszła drugi raz za mąż, pieniądze, które jej zapewnił Kalergi po rozwodzie, jej i jej córce, zniknęłyby jak sen, jak i złoty. Jej choroba ma znaczenie, jej bycie żoną, przynajmniej prawnie w Kościele katolickim, również ma znaczenie. Weto Zofii Zbranickich Potockiej wobec małżeństwa swojego syna napotyka na przychylność Marii. Przychylność może źle powiedziana, ale Maria od początku jest świadoma, że z tej mąki chleba nie będzie, więc kiedy dochodzi do tej kryzysowej sytuacji, w której już wiadomo, że żoną Adama Potockiego nigdy nie będzie, ona się z tym godzi, musi się z tym pogodzić. Zatem Maria rezygnuje, Adam Potocki rezygnuje. Ona napisze do Adama: wyrzekam się ciebie, Adamie, gdyż to jest moim obowiązkiem, a także i twoim. Ale Bóg mi świadkiem, iż nie mogłabym mieć nałożona większa ofiara. Moja niezmierna miłość do ciebie przemogła dawne cierpienia i przyszłe bóle. Jeszcze dziś, kiedy wszystko we mnie zostało strzaskane i doprawdy szczerze godzę się na życie samotne, pełne rezygnacji i beznadziei, jedna tylko myśl mnie prześladuje. Konieczność niewidywania ciebie pod żadnym warunkiem. A jednak tak być musi, gdyż jeśli nic zdecydujemy, jeśli nie zdecydujemy się na powzięcie mężnego postanowienia, to wszystko zacznie się od nowa. Żoną Adama, jak mówiłam, zostanie Katarzyna Zbranickich. Ślub Katarzynie Adama odbędzie się w 1847 w Dreźnie. Katarzyna Zbranickich, hrabina Potocka, była córką Władysława Branickiego i Róży z Potocką. Z Potockich wnuczką Franciszka Ksawerego Branickiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego. Targowiczan, proszę Państwa, zdrajców Polski. Dziewczyny były zupełnie odmienne od swoich przodków. Ale romans Potockiego będzie trwał prawie 3 lata. I tak krócej od romansu męża siostry Katarzyny, czyli Elizy Zbranickich Krasińskiej. Jak pamiętamy, jak pamiętacie, romans Zygmunta trwał 16 lat. Tak się składa, że we wrześniu 1951 roku Potocki zostaje aresztowany za udział w wydarzeniach 1948 roku. I wędruje prawie na 2 lata do więzień. Siedzi między innymi w Krakowie i w Wiedniu. Katarzyna mu towarzyszy i walczy o wyjednanie mu łaski. 6-letni wyrok zostaje skrócony. W Krakowie rodzi mu 3. dziecko, Zofię. Pierwsza wspólna podróż na Kresy Wschodnie, która odbywa się w 1850, kończy długoletnią korespondencję Adama Potockiego z Marią Kalergis. Korespondencja urywa się na 20 lat. Przez chwilę jeszcze rozmawiałam ze sobą, kiedy rodzi się Zofia. Na łożu śmierci Katarzyna Potocka pozwala spotkać się z Marii Kalergi z Adamem Potockim. To musiało być dla niej trudne. Teoretycznie było tak, że Norwid o miłości Marii Kalergi z Adama Potockiego nic nie wiedział, ale jest to tylko pozór. Dlatego, że napisał do Marii Trębickiej, że widział się z Potockim, ale o przedmiocie rozmowy nie chciał nic wspomnieć ze względu na szacunek do Marii. W każdym razie Norwidowi zawdzięczamy na pewno bardzo krzywdzący osąd i jednoznacznie negatywny portret Marii. I czas na to, żeby ta obiegowa opinia o Marii Kalergis wylądowała na śmietniku historii literatury.
Norbit i czuje się odrzucony, ale Maria przeżywa to samo co on. Co prawda przez chwilę się cieszy wzajemnością Adama, ale to, prawdę powiedziawszy, jest też tylko chwila. Dramat niespełnienia dotyczy zarówno Norwida, jak i Marii. W połowie sierpnia 1962 roku, po latach, Norwid napisze: kiedy byłem młodym chłopcem, to jest przed moją podróżą do Ameryki, zarzuci mi raz ktoś i któraś, że niepodobna jest, abym pani Marii Kalergi, prócz zewnętrzności swojej, istotnie głębokiego, godną była uczucia. O, jakże płytki zarzut, pomyśliłem sobie i nic nie odpowiedziałem. Po odrzuceniu Marii dla Norwida nastaje czas najlepszej twórczości artystycznej. Egbert Koźmian napisze, że beletrysta, krytyk, poeta, rzeźbiarz, malarz daje co dzień dowody nieprzebranej obfitości i twórczości. Wtedy, po 1945, po tej historii, Norwid pracował nad obrazem Chrystus błogosławiący z krzyża, nad ambitną wizją na kolizejską. Ta wizja miała liczyć 30 figur naturalnej wielkości. Napisał wtedy też Norwid dwie wersje misteriów z bajecznych dziejów polskich, Wandę i Krakusa, zwiedzał Albano i Tivoli. W 1948 urządzał spotkania artystyczne w swojej pracowni. Potem poszedł w stronę polityki, porzucił studia archeologiczne, prace artystyczne, stanął po stronie prawicy społecznej, zaprzyjaźnił się z Krasińskim. Wyjechał do Prus, wstąpił do Pudliszek odwiedzić Łubieńskiego, wraca do Włoch, wybierze się w podróż morską, potem jedzie do Paryża. Maria już w 1942 roku pisała do Adama. Mówię miłość, ale należałoby raczej powiedzieć kult religijny, bo jesteś także moim aniołem stróżem. Anioł stróż podarował jej jeden miesiąc w Italii. W 1946 do Marii Trębickiej Norwid daje do zrozumienia, że wie o związku Marii i Adama. Istnieje wątek prawie filozoficzny o naturze miłości. Kto nic kochając nic rozumie i przez to samo kocha Boga, ten musi zarazem utrzymywać, że obojętność jest religią, pogardzić wszystkim oprócz Boga, jest to zarazem w pewnym względzie i jego samego mieć w pogardzie. O, jaki to jest bardzo niesprawiedliwy osąd Marii Kalergis. Kolejny niesprawiedliwy z 3 lipca 1948. Jestem pod tym względem zupełnie do pani Marii niepodobny. Ona ma dar szanowny najzupełniejszego zapomnienia czy też odpominania. Ja nic nie cenię wszystkich moich bliźnich tak wysoko, jak to doskonałość chrześcijańska nakazywać się zdaje. Norwid oczekiwał od Marii Kalergi rzeczy niemożliwej. I wreszcie bardzo gorzko, bardzo dobitnie napisze w 1948. Człowiek stępowy, który widział kłamstwo na ustach opiewających rzecz anielską i skrzydła z pawich piór szatańskie do najpiękniejszych upięte ramion. W 1953 posuwa się do oskarżenia. Gdyby kobieta świata jednym końcem trzewiczka atłasowego dotknęła tej sfery życia, zrozumiałaby, co jest cały dramat smutnej i świetnej jej historii. Latem 1953 do Trębickiej. Kocham kobietę, której wspomnienie jest mi silniejszym uczuciem niż miłość. Przyjaźń i obecność realna drugich, a kocham dlatego, że to jest kochać, zdaje mi się, że jasno i jasno jak piorun. Tymczasem Marię Kalergi życie dotknęło nie końcem atłasowego trzewiczka, ale wulgarnym buciskiem. Biorąc pod uwagę zarówno jej biografię, jak i niemożność spełnienia się w miłości z Adamem Potockim. Maria napisze do Adama: wszystko wydaje mi się zimne, ciemne, zniechęcające. Wszędzie proza, którą się brzydzę. Chciałabym osiągnąć całkowite wyrzeczenie się świata. Co dzień powtarzam sobie, że nie ma szczęścia i spokoju poza najżarliwszą pobożnością. Eliza Zbranicki-Krasińska jednoznacznie
podsumuje w sumie Adama Potockiego, nie jest stworzony, żeby kochać, nigdy nie kochał i nigdy nie będzie kochał. Kobiety, które mu się podobają, na które na swoje nieszczęście przywiązały się do niego, będzie wykorzystywał dla swojej ambicji, swojej próżności, swojej przyjemności. Będą cierpiały, nie zdając sobie sprawy, jak i dlaczego, i nigdy nie będą wiedziały, jak jest zimny, wyrachowany i despotyczny w stosunku do nich. Czyżby Maria Kalergis uniknęła złego losu? Sama Maria pisała do swojej córki, komentując niejako swoje życie. Byłam źle wychowana i mój charakter, który dopiero później się ukształtował i któremu zawdzięczam przyjaciół i otaczające mnie poważanie, w okresie mojego małżeństwa jeszcze się nie rozwinął. Świadomość, że parę lat później mogłabym ojca twego uczynić szczęśliwym, napawa mnie smutkiem. Wszystko przez to, że byłam dzieckiem źle chowanym, nieznającym życia, niewiedzącym, jakie ono jest i jakim być powinno. Trzeba dodać, że Norwida uważano za chorego psychicznie. A Rutkowski będzie pisał o jego alkoholizmie. Obydwie tragedie miłosne, zarówno Norwida, jak i Marii, są nieco teatralne. Jego miłość opierała się na wizji, a jej miłość w 3/4 była wizją, a może w 1/4 była realną. Ona napisze w 43. Pragnę spoczynku i spokoju, gdyż zmęczone jest we mnie i ciało, i dusza. Toczy się we mnie nieustanna walka, młodość pragnie żyć, czuć, działać, a jednocześnie jakiś głos wewnętrzny wzywa mnie gdzie indziej. Moje życie niszczy je. Zbiór listów Marii Kalergi do Adama Potockiego zawdzięczamy Katarzynie Potockiej, żonie, która opatrzyła ten zbiór komentarzem. Niech Bóg łaskaw da jej zbawienie i wieczny odpoczynek. Zbłądziła, ale kochała z zaparciem siebie samej, czysto, serdecznie, głęboko. Bóg dał jej na ziemi wiele cierpień, śmierć przytomną, przyjętą z pokorą i miłością, już cała opromieniona czystością i cnotą. To świadectwo wielkiej kultury obydwu dam branickich. Z bólem nieprawdopodobnym zachowały spuściznę swoich mężów. Zachowały listy, które mówiły o miłości skierowanej do innych kobiet. Norwid próbował się od Marii uwolnić, ale ją tylko unieśmiertelnił. Gdzie w niej idzie i gdzie postawi stopę swoją, nie oglądają się ludzie zdziwieni, lecz jak stali wpierw stoją, potem niby ocknieni, czują więcej światłości wkoło siebie i rozpowija się im powoli w oczach, jako jucznia na niebie, odbłysk na jej warkoczach. Ale włos, jakiej ma barwy? Zapomniałem, ale oko, nie wiem, doprawdy czy modre. I jeśli to, gdzie pisałem, to odszukam i podrę. Halina Kenarowa napisze, on biedny między ludźmi jak gąb wśród sępów jastrzębich krogulców. Ona podobna do ucichłej palmy na stepie, nieumyślny cień niesie i nie powiada krzepią. On nie znał jej zdania z listu do Adama o tym, że obdarował ją uczuciem tak szczerym i tak mało zasłużonym. Zapewne byłoby to dla niego wielkim pocieszeniem. Niedopowiedzenia były dramatem tych miłości, ale były też powodem powstania genialnej polskiej liryki miłosnej. Dziękuję.